chciałby pani doktor Wrocław. Wydana w Kanadzie Krupińskiego, taki zastępca Wałęsy w stanie wojennym, kierował KTP. Z tym, że on pisze tutaj w Krasyniuku, nasz Krasyniuk dogadywał się z Kiszczakiem w więzieniu. Tak, niestety. Gwarantował władzę, niestety. Współudział w władzy. Niestety. Z tym, że wydano zgłoszenie, jak powiedziałem, w Kanadzie, taka pani emigrantka, która włączyła się do tej działalności publicznej, ale w Kanadzie. I wielkim szkodnikiem ten tak, w tym, że mam ograniczoną liczbę tych. Oni te pani przysłała i musiałam oddać orędzie jeden egzemplarz w jednym miesiącu. Panu reżyserowi? Tak. Bo ona życzyła sobie. Nie wiedzą o tym pomniku. Przed chwilą nie wiedzą o tym, że ten pomnik tu stoi. No po prostu media milczą o tym, nie robi się w ogóle uroczystości, tutaj transmisji się nie robi. Kiedyś tu była telewizja na każdym takim spotkaniu. Z tym, że to była ta telewizja prywatna i ona też chętnie pojawiała się na wszystkich spotkaniach. Ale później był zakaz do tej pory, tak zwany wyklęty. Niesamowite. Organizacja wyklęta. Zakaz spotykania się pod pomnikiem ofiar stalinizmu. No. Tak, z tym, że chcielibyśmy tutaj jeszcze umieścić jedną tablicę z tyłu, bo tam jest takie pole wolne zupełnie i teraz jest widoczne. Przedtem był tam chwast tych sztaków. Tak, to nie było widać. A teraz chcieliśmy właśnie, jak dyskutuję z panem Jurkiem Piątkiem, który jest przewodniczącym Fundacji Polskie Gniazdo. Mhm. Oni nam trochę pomagają. Tu we Wrocławiu? To jest niby ogólnopolskie, ale we Wrocławiu oczywiście. Oni mają własną siedzibę, bo nie będziemy się odbyć. Konto PKO. Tutaj chcieliśmy właśnie przypomnieć, że to 17 września we Wrocławiu pojawiły się tłumy przez lata i tak dalej. Ludzie. Inicjatorem tego pomnika był właśnie Tele. Dalej Bacz, Eryk Bacz, który więzień w Gułagu. Eryk Bacz. Eryk Bacz. Tak. Pomnik poświęcił Jan Kirawa. Znaczy powinien poświęcić kardynał Wiem, ale Solidarność zadziałała tak, że on odmówił. Nie chciał się narażać. Czyli wtedy Solidarność tak? Tak, oczywiście. Ja byłem od razu wyklęty, byłabym przeciwnikiem upolitycznienia związków zawodowych, bo twierdziłem, tak, że nie będziemy mieli ani tak, związków, ani tak partii. Tak jest, bo to tak jak wojsko. Powinno być neutralne wobec partii. Tak. I nie wdawać się w te spory i kłótnie polityczne, tylko działać dla dobra Polski. I racji stanu, polskiej racji stanu, a nie partyjnych interesów. Tak, tym bardziej, że myśmy ustalili w sierpniu, że związki podpisaliśmy dobrowolnie, nikt nas nie zmuszał. Podpisaliśmy, że nowe związki zawodowe nie będą pretendować do roli partii politycznej. Tak. Myśmy się zgodzili tak na to. Inna rzecz, że tam było wiele innych takich, powiedzmy, jak kierownicza partii i tak dalej, że na to się godzimy. I nie wszyscy byli zadowoleni z tego, ja też byłem przeciwny, ale trzeba było rozpocząć jakąś rozmowę z nimi. Proszę zauważyć, że
teraz nawet Duda znowu wspiera partię, prawda? Tak. Znowu mamy to samo. AWS taki jakiś bis, nie? Się szykuje.